Witajcie moi drodzy, mamy poniedziałek, 4 października 2021 rok. Jak w ostatnim filmiku zapowiadałem, jak będę miał chwilę czasu, a mamy, to wyskoczymy z moim kumplem Brudym zobaczyć, ile żeśmy zostawili opieniek. Chociaż tu jako pierwszy się zgłosił podgrzybek brunatny. Co też cieszy, bo podgrzybki też są bardzo fajne. No i tu na wstępie chciałbym się odnieść do głosów krytycznych, które tam się trafiają pod filmikami. Dlaczego kręcę o grzybach? No dlatego kręcę o grzybach, bo grzyby to moje życiowe hobby. Lubię je zbierać, lubię je przetwarzać, lubię je jeść. Więc dlaczego mam nie kręcić filmików o moim hobby? Ogólnie też lubię spacerować po świeżym powietrzu, po lesie, po polach. I nie robię to tego tylko jesienią, jak są grzyby, ale cały rok. Każdy, kto ogląda mój kanał dłużej, powie o tym, że chodzę do lasu i zimą, i wiosną, i latem. I nie tylko do lasu. A na moim kanale też są inne filmiki, są kulinarne, są z muzyką moją, nie tylko moją. Są różne tam miejsca ciekawe, w których tam zdarzyło mi się być. A ze strategicznego marketingowego punktu widzenia, z obserwacji, analizy danych w YouTube Studio, filmy o grzybach cieszą się sporą popularnością, oglądalnością, więc tym bardziej będę je kręcił dalej, zwłaszcza, że to moje hobby, tak? Każdy, kto tam ma kanał na YouTubie i w miarę poważnie do niego podchodzi, wie dobrze, o co chodzi. Teraz dlaczego opieńki? No dlatego, że są przede wszystkim, tak? Ja bym wolał zbierać same borowiki, na przykład kosz borowików. Bym miał do wyboru, bym powiedział, co Tomek, co woli zebrać? Czy kosz opieniek, czy kosz borowików? Kosz borowików, prosto. Czy kosz koźlarzy, czy... No może koźlarzy bym wolał. A najlepiej wolałbym kosz białych trufli. Tak z 10 kilo. Jeszcze żebym miał kupca na zachodzie Europy po 4000 euro, jak chodzą. Tak. To najbardziej bym wolał to. Zebrać, nagrać, sprzedać, zarobić. No rewelacja. Może kiedyś tak będzie. Ale póki co cieszę się tym, co jest. Są opieńki i pojawiły się w dużej ilości, więc je zbieram. Przecież oprócz opieńek, jak widać, też inne grzyby się tu trafiają. Na tym kończę wstępne ględzenie. O, tylko pokażę. Kumpel Rudy też sobie ze mną biega, też niech ktoś z życia ma, niech sobie pobiega po lesie, poddycha świeżym powietrzem, porusza się, a nie tylko buda i podwórko. I tak ma lepiej niż tam psy sąsiadów, które stoją w klatkach 1,5 metra na 1,5 metra. Tak, i beton od spodu i tak całe życie lata i mijają. Moje psy biegają po podwórku, a ten jeszcze sobie ze mną chodzi po lesie, po polach. Ma dodatkową radość z życia. Ruszamy dalej. No i zobaczcie, tak jak podejrzewałem, sporo pozostawialiśmy, a też i młode rosną. Ja tu chodziłem te 2 dni temu i nie było ich widać, czy wyszły te 2 noce, teraz jak były. Więc zabieram się do roboty i trzeba kosić. Chodzimy i powoli sobie zbieramy. Tu chcę pokazać, bo proszę bardzo, taki zbutwiały pniak, a wokół niego całe mnóstwo młodych opieniek. Także one rosną tutaj cały czas. Mają tu idealne warunki. I trzeba z tego korzystać. Kosimy dalej. No, popatrzcie, kolejne młodziutkie opieńki jeszcze z kapeluszami nierozwiniętymi. Bardzo ładne. Z 15 minut. I pół koszyka już nasiekane. I to mi się podoba. Szybko, sprawnie, skutecznie. Koniec gadania, tniemy dalej. No i moi drodzy, kolejny kosz grzybów, opieniek medowych konkretnie, nazbierany. Samo zbieranie zajęło może około pół godziny. Poszłoby jeszcze szybciej, tylko sporo było robaczywych. Trzeba było mocno przebierać. Także
Z wyniku jestem zadowolony. Podejrzewam, że jeszcze tu wrócimy z Reksiem, jak pogoda i zdrowie dopisze. No nawet żeśmy połowę tutaj miejsca podejrzanego o występowanie tej opieńki nie sprawdzili. Nawet połowy. Tu już kosz jest ciężki. Jest już co przerabiać, więc wracamy do domu. O samej opieńce. Super grzyb, super grzyb. No nie jest rurkowaty, nie jest gąbczasty, ale jest do wszechstronnego zastosowania. Można go smażyć sobie z cebulką, z jajkiem, można do zupy, rewelacyjny. Młode te czapeczki można marynować, czyli konserwować w zalewie octowej. Te większe to biorę i suszę. Są rewelacyjne na zimę do bigosu, do innych potraw. Także nie ma borowików, nie ma problemu. Jest dużo opieniek, nie ma co wybrzydzać, trzeba zbierać i cieszyć się, że jest ich tak dużo. A wracając do tematu tam z początku tego filmiku. Jak kogoś nie interesują kanały o tematyce grzybowej, niech nie wchodzi, niech nie ogląda. Ja nie wchodzę na kanały o tematyce, która mnie nie interesuje. Powiem więcej, nawet nie wchodzę na kanały o tematyce, która mnie interesuje, bo czas nie jest z gumy. I wchodzę tylko na te kanały, gdzie mam zaprzyjaźnionych ludzi, zaprzyjaźnionych youtuberów, tak? Czy oni wchodzą do mnie, ja wchodzę do nich. To kanału po grzybach to są setki, a może i tysiące. To by życia zabrakło, żeby przejrzeć. I tyle na ten temat. Cieszę się, bo pogoda jest super, słoneczko. Jestem w rewelacyjnym miejscu, bo to w takim błodniku. W zeszłym roku tutaj ich namierzyłem. W tym roku czekałem, aż się pojawią. Pojawiły się i trzeba kosić. Trzeba kosić, póki są. Sobie kupiłem drugą suszarkę dzisiaj, żeby to wszystko obrobić, przerobić i tak dalej. Wracamy do domu. Pogoda piękna. Jest nad czym popracować, a nie tylko grzyby są w moim życiu. Także inna robota też jest. Ale są grzyby, lubię je, więc zbieram i będę zbierał, póki sił starczy. Dzięki za oglądanie. Życzę Wam miłego tygodnia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.